I Joanna Rajska. Dobry wieczór Państwu po kolejnej przerwie. Przepraszam za moją nieobecność, ale tak to bywa. Naszą pracą nie tylko jest to, co robimy tutaj w tej chwili, ale cały szereg innych zajęć i to czasami powoduje to, że mnie na przykład nie ma. Dzisiaj mamy znowu się zająć przełączeniami fraktalnymi. To jest temat gorący, temat aktualny i temat bardzo ważny, ponieważ za jakiś czas będziemy już widzieć tego skutki. Poza tym wielu ludzi chce wiedzieć, jak się w tej sytuacji zachować i bardzo słusznie. Należy to wiedzieć i należy sobie zdawać sprawę z tego, co się wokół nas dzieje i co się z nami dzieje przede wszystkim. Również wielu ludzi zadaje pytanie i ma takie wątpliwości, również słuszne. Po co są te przełączenia, skąd one się wzięły, kto tym kieruje, kto to wymyślił i tak dalej, i tak dalej. To też są zasadne pytania. W tej chwili spróbujemy na to chociaż troszeczkę częściowo odpowiedzieć. Więc po co są te przełączenia? To nie jest tak, że ktoś to wymyślił na naszą zgubę, czy jakiś spisek powstał kosmiczny, żeby nas powyłączać, czy poprzełączać, czy nas wykończyć i tak dalej, i tak dalej. To nic z tych rzeczy. To są naturalne, kosmiczne procesy. To jest naturalna ewolucja, która nie przebiega liniowo, w każdym razie niekoniecznie zawsze przebiega liniowo. W ewolucji jest tak, że zmiany następują, co prawda, liniowo i następują stale, wzrastają, ale są takie momenty, gdzie następują przeskoki gwałtowne na inne poziomy, można to powiedzieć, świadomości, ale na inne poziomy struktur również. I takie sytuacje jak teraz przeżywamy, czyli fale i te przełączenia związane z falą, to jest właśnie ten przeskok. O co tutaj dokładnie chodzi? Następuje coś w rodzaju przepełnienia przestrzeni, to za chwilę o tym powiemy dokładniej, w wyniku dojrzałości materii. I następuje przeskok na inne poziomy siatek świadomości. To jest taki etap zbierania żniw ewolucji. Tak jak mówiłam, ten proces stopniowego, powolnego rozwoju trwa i trwa. Jest to coś w rodzaju takiej uprawy materii. Ale w pewnym momencie następuje dojrzanie tego i żniwa. I właśnie to jest ten moment. Moment żniw. Moment rozdziału ewolucyjnego, moment oddzielenia ziarna od plew. To tak może brzydko brzmi, ale niestety to tak jest. Rozkłada się to wszystko fraktalnie. Rozkład fraktalny jest nie tylko na strukturach bardzo konkretnych, materialnych strukturach, ale również jest fraktalny w poziomach świadomości. I to, że można użyć takiego porównania jak w stosunku do świadomości, jak do czystej materii, czyli oddzielenie ziarna od plew, jest jak najbardziej zasadne. Również stosunek niestety, można tak powiedzieć niestety, będzie też taki. Ziaren jest tylko troszeczkę, a cała reszta, 90% to są plewy, jak nie więcej. Trawa, która posiada ziarna, no wiadomo jak wygląda. Jest łodyga, są liście, jest tego duża masa, a ziarenek tylko troszeczkę. I ta cała trawa, cały system życia na łące, dajmy na to, pracuje na to, żeby wytworzyć te właśnie ziarenka. To samo jest z rozwojem świadomości. Cały proces ewolucji pracuje na to, żeby wytworzyć świadomość. I te ziarenka świadomości są mniej więcej w takim stosunku, jak ziarenka trawy do całej reszty trawy. No i tych plew niestety mamy znacznie więcej niż właśnie tych ziarenek. Co poza tym?
jak każda cywilizacja, nasza cywilizacja również była czymś w rodzaju eksperymentu kosmicznego. To tak dziwnie brzmi, tak obrazoburczo brzmi, że jak to my jesteśmy eksperymentem kosmicznym. Ale tak to już jest w kosmosie, że w zasadzie wszystko, co się robi świadomie, to jest eksperyment. I czy nam się podoba to słowo, czy nie, ale tak to jest. My sami cokolwiek robimy dla siebie, czy dla rzeczywistości, to też jest eksperyment. Proszę spojrzeć na to w ten sposób. Wszystko, co robimy pierwszy raz, drugi raz, wszystko, czego nie potrafimy zrobić, czy jest to jakaś nowość, nie jest to rutyna, to można powiedzieć, że jest to eksperyment. To samo było z ludzką cywilizacją. Jest to eksperyment. I ten eksperyment właśnie się teraz kończy. Efekty tego eksperymentu są zbierane. Efekty eksperymentu zostaną zachowane, a po eksperymencie zostanie, że tak powiem, zostaną zwinięte narzędzia i zacznie się eksperyment następny. Także przeżywamy w tej chwili ten doniosły moment zakończenia eksperymentu kosmicznego, zakończenia pewnego typu cywilizacji i rozpoczęcia nowego etapu, nowego typu cywilizacji. To jest wspaniały eksperyment, wspaniały moment i bardzo optymistyczny moment. Skończy się wreszcie ten świat, którego tak bardzo nie chcemy, który nam tak bardzo dopieka na każdym kroku i coraz bardziej dopieka, ale zacznie się inny, wspanialszy, który sami, mam nadzieję, zbudujemy. No, ale... To troszeczkę inny temat w sumie. Tak. No także dobrze. To, po co są przełączenia? Teraz może na czym polegają przełączenia i od odcięcia fraktalne i przełączenia fraktalne? Bo to głównie o to chodzi. Nie chodzi o same odcięcia, tylko chodzi o przełączenia. Tak, bo celem, pamiętajmy, tych odcięć tak zwanych, bo tak wstępnie zostało to nazwane, ale tak naprawdę chodzi o to, no właśnie, co to jest. Odcinane są stare warstwy, ale chodzi o to, żeby się przełączyć. Czyli, mówiąc najprościej, no o tym powiemy trochę dalej, ale tym, no, nie dać się zombieć. No właśnie, ale czym są te, proszę Państwa, odcięcia bądź te przełączenia? Tak jak Joanna troszeczkę wcześniej już zaznaczyła, tutaj no, trzeba przedstawić odrobinę tej mechaniki tego procesu, ażeby zrozumieć i tak należy pozostać w świadomości tego prostego faktu, że nie jest to żadna kara boska, nie jest to żaden wyrok na nas ludziach, nie jest to nawet jakaś premedytacja, ani to w zasadzie celowe działanie z jakiejkolwiek siły kosmicznej czy cywilizacji, tylko właściwie sam mechanizm rzeczywistości, który niejako reguluje, powiedzmy, postępy ewolucyjne we wszechświecie. No i jednym z takich podstawowych elementów, któremu należałoby się przyjrzeć, to jest to, że siatki świadomości, proszę Państwa, czyli takie kosmiczne, nie powiedziałbym struktury, no ale no właśnie, diamentowe siatki świadomości, czyli niejako taka rozpościerająca się po całym wszechświecie sieć, w sumie informacyjna, do której każde objawione istnienie jest podpięte do tej właśnie poprzez to, do tej powiedzmy uniwersalnej świadomości. I to jednak ta sieć też nie jest takim absolutnym monolitem. To znaczy też ma właściwie budowę fraktalną i w związku z tym posiada też różne swoje warstwy. No i właściwie odcięcia, przełączenia fraktalne polegają na tym, ażeby no, w przypadku istot ludzi, w tym wypadku, odpiąć ich od jednej warstwy i przełączyć na następną warstwę. I tak, najkrócej mówiąc, o to tu właściwie chodzi. Nie zachodzi tutaj jakiś niesamowicie magiczny proces. Natomiast no, wiąże się z tym bardzo, bardzo wiele kwestii. No, o tym będziemy mówić, jakie są tutaj dokładniejsze efekty tego przełączenia bądź nie przełączenia się. Natomiast
co się tu wiąże, jeżeli to jest jakaś taka podwalina naszej istoty, bo ta sieć to jednak, no to jest podpięcie, to między innymi oczywiście, tak można zrozumieć, to podpięcie pod to źródło, no to jeżeli w inny sposób zaczynamy się podpinać, to realnie zmienia nas, wręcz naszą całą istotę. No tutaj oczywiście to odcięcie dotyczy pewnych zakresów, niedokładnie całej naszej egzystencji, ale pewnych zakresów, znaczy te odcięcia, no bo było ich parę, no to odrobinę wyszczególnimy, ale tutaj bez jakichś niesamowitych detali. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest tak, że nasza istota jakby, każda z nas, naszych istot, wszyscy my jesteśmy podłączeni niejako do tego kosmicznego internetu. Właśnie poprzez te diamentowe siatki świadomości. I podpięci będąc pod te siatki, jesteśmy pod jakby konkretny poziom danego fraktala tej siatki. I przepływają wtedy przez nas te informacje. Jeżeli przepinamy się na inne, to informacje po prostu zwyczajnie z tamtego poprzedniego poziomu przestają przez nas przepływać. Czyli de facto stają się nieadekwatne. Jeżeli dotyczyć to zaczyna jakiegoś większego obszaru, czyli w tym wypadku tutaj u nas planetarnie to się stało, a nie tylko na poziomie indywidualnym, czyli zostało wykonane odpięcie, znaczy zostało wykonane, to nie jest dobre słowo, odbyło się właściwie, odpięcie od, powiedzmy, starego poziomu, no to teraz pozostajemy w stanie takim, że mamy opcję podpięcia się pod nowy poziom. Tutaj jest to taka drobna uwaga na marginesie, ale ja myślę, że taka może nie do końca dotycząca mechaniki, ale warto, żebym ja o tym wspomniał, że, proszę Państwa, tu jest tak samo jak z całym rozwojem człowieka. To znaczy się i w ogóle rozwojem. Żeby prawidłowo się przełączyć, powiemy, co się to ewentualnie tym, czym to się objawia, to tak właściwie to w pewnym sensie nie potrzeba nic. To znaczy się, ten mechanizm sam z siebie po prostu działa i naturalne jest odpięcie i przełączenie na nowy poziom. Natomiast jest ileś możliwości zablokowania tego. No i tutaj jest taki problem, bo z jednej strony świadomość nam to umożliwia, a z drugiej strony, mając poziom jakiejś świadomości, tworzymy sobie różnego rodzaju programy, które nas w tym ograniczają. I w związku z tym potrafimy się nie przełączyć, bo przecież mamy wybór i możemy też tak wybrać. Czyli no może w tym miejscu, no przepraszam, Jacku, wtrącę coś i tak powiem bardzo prosto, na czym to polega. Poszczególne fraktale siatek świadomości, bo tak jak właśnie mówimy, wszystko jest fraktalne, siatki świadomości też, funkcjonują dla pewnych poziomów świadomości, struktur, czyli istot żyjących w danej epoce, powiedzmy, już bardzo konkretnie mówiąc. I istoty są zdolne do pobierania informacji z poszczególnych warstw siatek. Jeżeli istoty się rozwijają, rozwijają swoje struktury, rozwijają swoje umysły, bo to właściwie o to chodzi, to są w stanie pobierać informacje z coraz wyższych warstw siatek. I te niższe warstwy są już im niepotrzebne i są dla nich nieadekwatne. Bo struktura rozwinięta, wysoko rozwinięta struktura i rozwijająca się struktura będzie pobierała, będzie kompatybilna z coraz wyższymi programami siatek, z coraz wyższymi treściami siatek. To o to chodzi tutaj. Tu nie o to chodzi właśnie, że ktoś nam dla nas coś wymyślił i nagle od nas czegoś wymaga, tylko właśnie ewolucja spowodowała to, że te niższe poziomy siatek świadomości z niższymi treściami, z takimi treściami kompatybilnymi ze strukturą bardziej primitywną, zostaną odłączone, bo nie ma już takiej potrzeby. A świadomość przechodzi, struktury przechodzą na wyższy poziom, w związku z tym przełączają się na wyższe fraktały siatek świadomości, gdzie są inne treści.
I to o to chodzi. Treści bardziej proste, prymitywne, nazwijmy to tak nieładnie, są dla niższych poziomów, treści bardziej złożone, subtelniejsze są dla wyższych poziomów. No to tyle, Jacek, kontynuuj tą fizykę. Dobrze, teraz, tak. Teraz jeszcze uzupełnimy tutaj parę drobiazgów w tym zakresie, bo jest tak, proszę Państwa, można się zastanowić, myśmy o tym w audycjach wielokrotnie wspominali, ale oczywiście powtórzę tą informację, żeby tutaj było to wszystko w pakiecie. Jeżeli, znaczy jakby dla istoty wręcz gwarancją i niezbędnikiem życia jest bycie podpiętym pod te diamentowe siatki świadomości. Teraz zastanawiający jest fakt, no kurczę, ale jeśli został ktoś odcięty, a teraz mówimy, że mógł się nie przełączyć na nowy poziom, to powinien w ogóle przestać istnieć, wyparować, zniknąć, no bo jakby, no wedle kosmicznego internetu nie istnieje, tak? Jest odcięty od tego. No nie, tak do końca to nie jest. Wszechświat jakby przewiduje ten mechanizm i bierze jakby pod uwagę taką opcję, że istoty niekoniecznie no, jakieś procesy wykonują w czasie, że tak powiem, nazwijmy nieskończenie małym, znaczy mówiąc najprościej natychmiast. Lub wymaganym czasie. I to jest jakby wkalkulowane we wszystko, w rozwój jak najbardziej. Sami wiemy z praktyki, że przecież są okresy, kiedy się dynamicznie rozwijamy, a są okresy, kiedy nie bardzo. I tutaj to jak najbardziej jest wkalkulowane. O co tutaj chodzi? Materia uniwersalna, czyli te bazowe, powiedzmy, no cząsteczki, niech będzie, te bazowe iskierki wszechświata, na których jakby my się budujemy jako istoty, całe istoty, nie mówię tylko o ciele człowieka, tylko o całej istocie, na której się budujemy, na tej materii uniwersalnej, która notabene z samymi cząsteczkami niekoniecznie ma dużo wspólnego, tyle że każda cząsteczka też z niej jest zbudowana, ale nie tylko cząsteczki. No i na tej materii uniwersalnej jest jakby w tym sensie to wszystko zbudowane, ale proszę Państwa, jest taki wybieg zastosowany, że ta materia też dzieli się na pewne typy i jeżeli ktoś się przełącza, znaczy w momencie przełączenia się, znaczy następowania tego przełączenia i ktoś nie przełączył się od razu na ten następny adekwatny poziom i niejako jest jeszcze podpięty pod poziom, który w zasadzie już jest nieaktywny, nie istnieje, to zostaje podłączony niejako pod tak zwaną materię uniwersalną nieewolucyjną. Czyli jakby taki zbiór pusty trochę. I on jest adekwatny do tego, ażeby pewne procesy były podtrzymane, czyli niejako umożliwia istocie dalej bycie fizycznie po prostu w ogóle istotą i podpięciem pod te siatki świadomości. Natomiast przebywanie wyłącznie na tym poziomie powoduje, że istota no, właściwie się nie rozwija, tak najprościej mówiąc, bo ta materia jest po prostu nieewolucyjna, bo no, będąc tylko pod nią podpiętym, jest taki to trochę pusty przemiał. Poza tym jest jeszcze jedna zależność. Odcięcia dotyczą pewnych zakresów tylko. Gdyby istota całkowicie została odcięta od siatek świadomości, to by rzeczywiście przestała w ogóle istnieć. Zniknęłaby. No po prostu by absolutnie wyparowała, w ogóle by, tak. By nic nie było. Natomiast odłączane i przełączane są tylko niektóre aspekty. Także te aspekty, które są odcięte, zostają przełączone na materię nieewolucyjną, natomiast pozostałe aspekty istoty istnieją nadal. Także nic nam nie zniknie, ani istoty też nie poznikają. Tak, także prosimy się nie martwić, że nagle nam wyparuje nerka. No, także zupełnie nie o to chodzi. Niektóre aspekty istot zostaną odłączone lub przełączone. No właśnie, i o to tutaj w sumie chodzi. Jest jeszcze jeden taki tylko element, a propos ważne zrozumienia tych odcięć, dojrzałości samej struktury. Niejako ta materia uniwersalna, na której jesteśmy, powiedzmy, zbudowani i ta świadomość się na tej materii objawia, to też osiąga pewne jakby poziomy zorganizowania, no właśnie tej organizacji fraktalnej w różnych aspektach i osiąga pewną dojrzałość i odcięcia fraktalne były możliwe w tym momencie, kiedy materia osiągnęła pewien adekwatny poziom dojrzałości
i mogło nastąpić właśnie to nowe przepięcie, bo po prostu to jest wręcz taki podstawowy mechanizm sterowania procesami we wszechświecie, że następuje dopiero to, no tak jak się o nas mówi, że dostajemy to, na co dopiero jesteśmy ewentualnie gotowi. I tutaj to jest podobnie. To znaczy się, we wszechświecie następuje w tym objawionym wszechświecie dopiero to, na co w danym, powiedzmy, momencie, obszarze materia jest po prostu przygotowana. Na ile jest dojrzała. Co to znaczy materia przygotowana czy dojrzała? To znaczy to, że materia jest w takim stopniu zorganizowana, że potrafi tworzyć bardziej zorganizowane struktury. Prostsza materia, mniej zorganizowana, tworzy prostsze struktury, bardziej zorganizowana, bardziej skomplikowane struktury. I to o to chodzi. To na tym polega ta dojrzałość materii. No tak. No dobrze, nie wiem, czy tutaj jeszcze od tej strony fizycznej mamy coś do dopowiedzenia. No może jeszcze tak krótko przypomnimy, jakie wartości zostały odcięte i jakie wartości są do przełączenia. Tak króciutko, bo myśmy już o tym mówili wielokrotnie nawet, ale tak przypominając. Więc dwa takie typy wartości czy treści dotyczące ciała i mentalu i pewnej już warstwy czysto świadomościowej. Te dotyczące ciała to są treści czy funkcje, które organizują jak gdyby bycie istoty w środowisku, poradzenie sobie w środowisku, odczuwanie środowiska, odbieranie bodźców, jakość odbierania bodźców, orientowanie się w tym środowisku, to zostało zmienione. Również na wyższym poziomie tego, to co z czwartej gęstości może płynąć, to odbieranie środowiska właśnie poprzez umysł, bo tam to było poprzez ciało, również poprzez umysł, czyli coś w rodzaju intuicji, orientowania się takiego w przestrzeni, ale już takiego mentalnego, nie tylko fizycznego. Oraz to, co najtrudniejsze, to stosunek wzajemny istot, przełączenie mentalu na inne odbieranie innych istot, bardziej, tak można powiedzieć, po prostu altruistyczne, a nie egoistyczne. I poziom zrozumienia. Poziom kreatywności i poziom rozumienia, poziom chęci do nauki i poziom możliwości nauki i poziom rozumienia tego, czego się człowiek uczy. No tak, tak. Także to tak w dużym skrócie. Teraz może wytłumaczymy się z tego określenia, co to jest zombie. Bo myśmy nazwali sobie kiedyś tak humorystycznie i skrótowo, tak jakoś, nie wiem, komu to przyszło do głowy, że taki człowiek właśnie odcięty to jest zombie. Co się okazało, że to się bardzo, bardzo mocno przyjęło i teraz wszyscy używają tego określenia. Co to jest zombie? Jacek może powiesz, co to jest zombie? Skąd się w ogóle to wzięło? To znaczy, to określenie u nas masz na myśli teraz, czy mam mówić o tym, czym to w ogóle jest? Bo jeżeli, czym to w ogóle jest i... No bo tak, w ogóle to myśmy oczywiście... Myśmy to znaczenie trochę zmienili, faktycznie. Bo myśmy oczywiście znaczenie zmienili, bo tutaj w tej, powiedzmy, kulturze powszechnej to, jak wiadomo, zombie się wzięło od tych kontrolowanych przez voodoo niejako po śmierci ludzi i tworzenia z nich niewolników. Później oczywiście w kulturze generalnie tej amerykańskiej wyprodukowano, prawda, zombie jako no, nieumarłych, czyli istoty, ludzi wstających z grobu, no i żywiących się generalnie no, mięsem, mózgiem ludzkim, no i tego typu fanaberie. Natomiast oczywiście pokazywano, i to rzeczywiście i w tych podejściach, i stąd tutaj to podobieństwo się wzięło, jako
no, istoty, powiedzmy, mało bądź raczej bezrozumne. No i częściowo jest tak, że my faktycznie, no stąd to określenie jakoś zaabsorbowaliśmy, bo w tym zombieniu czy byciu zombim, wedle tego, co my tutaj mamy, chodzi właściwie, no właśnie, o to nieprzełączenie się, czyli właściwie mówiąc, niemyślenie. Ktoś, kto jest zombie, właściwie zaczyna po prostu osoba, która działa absolutnie z automatu. Działa na programach, nie myśli, nie działa świadomie. No bo nie znaczy, że w ogóle nie działa, tylko nie działa świadomie, czyli właściwie stale na autopilocie. Jaki ten autopilot i co w tym programie autopilota jest, no to już jest różna sprawa, ale o to tutaj chodziło w sumie. Nie wiem, Janu, ty masz coś do dodania w tym aspekcie? No nie, no tylko może jednoznacznie powiem, że w tym znaczeniu zombie to jest właśnie istota czy człowiek, który jest odcięty od rozumu. No i teraz, czym jest zombie? Czym się objawia to zombienie? No, ja nie wiem, czy w ogóle tego używać, może należałoby zmienić, ale to już się, że tak powiem, wgryzło. No cóż, moglibyśmy mówić, czym się objawia nieprzełączenie albo bycie nieprzełączonym, prawda? No. Dobrze, to niech tak zostanie. Może rzeczywiście wycofajmy się z tego zombie. Czym się objawia nieprzełączenie? Co będzie można zauważyć na sobie czy na innych ludziach, bo to pewnie teraz ludzie się boją, Boże, czy ja się przełączam, czy nie, czy zostanę odcięty na zawsze, czy no faktycznie to może budzić pewien lęk. Więc my tutaj podamy kilka objawów, kilka takich najbardziej charakterystycznych naszym zdaniem. Co nie znaczy, że to są wszystkie objawy, bądź że takie. Że to jednoznacznie. Te objawy jednoznacznie świadczą o tym, że się nie przełączamy. Na przykład takim objawem może być nieporadność w wykonywaniu zwykłych czynności. Czyli to, co do tej pory nam wychodziło bardzo dobrze, byliśmy bardzo sprawni, tak teraz przestajemy tacy sprawni w tym być. Gubimy się, zapominamy, ta rutyna już nie działa, nie potrafimy się zorganizować. To coś kubek takiego nam z herbatą z ręki wypada. Tak, takie coś rzeczy. Takiego może być. Potykamy się o własne nogi, nie potrafimy skupić uwagi na tym, co do tej pory było dla nas łatwe. Obijamy się o meble. Nagle właśnie okazuje się, że się nie potrafimy tak sprawnie poruszać w środowisku, jak to było kiedyś. Że ni stąd, ni zowąd się wchodzi na stół. Tak, nie trafia się na krzesło, no to już takie może przesadzone są rzeczy, ale coś w tym rodzaju. No, częściej się można kaleczyć, prawda, potykać, przewracać. Bynajmniej nie mówimy tutaj bezpośrednio o samej jakby sprawności motorycznej, czyli nie w sensie takim, że wiadomo, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu, no nie wiem, ma uszkodzoną motorykę ciała, no to wiadomo, że łatwiej mu się przewrócić, czy potykać, czy coś, tylko mówimy o przypadku takim, że nie ma powodu teoretycznie stricte fizycznego do tego, żeby zagęszczenie tego zjawiska wystąpiło. Tak, może co wystąpić? Zaskakujące zachowanie ciała, bo nieprzełączenie spowoduje to, że my nie będziemy zauważać, to znaczy nie my, mam nadzieję, że to nie my, że ludzie przestaną zauważać to, że są zmęczeni, że są głodni, że jest im zimno i nagle skutek tego może wystąpić. Na przykład wychłodzenie ciała, czy przegrzanie, czy niedożywienie, coś w tym rodzaju. Także to może właśnie zaskoczyć ten skutek, a nie było wcześniej objawów. Nie zauważyliśmy, że marzniemy, czy nie zauważyliśmy, że jesteśmy źle odżywieni, że zaczynamy chorować, że nas coś tam łapią jakieś wirusy. Tylko zaskakuje nas nagle gorączka 39.
która się nie wiadomo skąd wzięła. Bo normalnie człowiek obserwuje wchodzące objawy, a w tym momencie może nie obserwować właśnie. I to są te, to będą te objawy tych odcięć czysto fizycznych, dotyczących ciała eterycznego, tej powłoki eterycznej w naszej nomenklaturze. No tak. No, a jest jeszcze oczywiście ten zakres jak najbardziej, proszę Państwa, ten psychiczny. I tu już jest sprawa trochę inna, bo znaczy pokrywać się będzie w pewnych zakresach, bo tak ten zakres naszego radzenia sobie w rzeczywistości to tutaj jest bardzo wspólny akurat z tym zakresem też cielesnym. Natomiast są jeszcze zupełnie inne tematy z tym związane. Mianowicie chociażby to, że osoba nieprzełączona no będzie miała tutaj, no właśnie, po pierwsze to, co wspominaliśmy, tutaj nie będziemy robić wielkiego wywodu, ale na pewno ten temat odcięcia październikowego, czyli inne spojrzenie w ogóle na relacje, na ludzi, na osoby, no i mówiąc najprościej, osoba nieprzełączona wielu subtelności takich relacyjnych nie będzie zauważać. To trochę tak głupio to brzmi, ale to taka tempota w obyciu. Takie grubiaństwo, buractwo, przy czym takie nie do końca uświadomione, bo nie chodzi mi o to, że ktoś wiadomo jakoś ma w charakterze jakieś dziwne zachowania, tylko raczej o to, że no nie umie się skutecznie wręcz obracać. Powiedziałbym wręcz po prostu obracać wśród ludzi. No inna sprawa, sam tutaj tak żartem pół serio powiem, sam jestem ciekaw, na ile to w otoczeniu zombim zombienie innych będzie przeszkadzać, prawda? Czy to nie odcięcie nieodciętym, czy nie przełączenie nieprzełączonym, no bo może akurat z takimi ludźmi będą się całkiem dobrze wzajemnie komunikować, a właściwie to jest nawet interesujące. Natomiast bynajmniej chodzi o to też możliwość spojrzenia inaczej na ludzi, co właśnie mówiłem, z tym październikowym odcięciem jest związane, czyli takie patrzenie z pozycji świadka, czyli jeżeli ktoś się przełączał, to jest taka zdolność do nieangażowania się, a jeżeli ktoś się nie przełączył, no to objawy tego typu, że będzie nadmiernie te pobudzenia odbierał, czyli wiadomo, łatwo na przykład go wyprowadzić z równowagi, albo odwrotnie, czyli te bodźce do takiego człowieka po prostu nie docierają, czyli tak, może głupi to przykład, ale coś w stylu, że ktoś nas próbuje obrazić, a my właściwie nawet nie zrozumieliśmy, że on chciał to zrobić, na przykład. Co tu jeszcze może tego typu być? No nie wiem, na ile tutaj opowiadać już o samych objawach rozróżnić, a na ile wpływ samych odcięć tutaj opowiadać. No ale co może jeszcze wystąpić w zachowaniach? Takie różne dziwne zachowania już się obserwuje. Takie właśnie nieracjonalne. Nagle, jak to się mówi, popularnie ludziom odbija. Zachowują się albo agresywnie, albo dziwacznie, nieadekwatnie do sytuacji. Są apatyczni albo właśnie agresywni. To są takie ambiwalentne zachowania i właśnie mogą mieć zmiany nastrojów, przechodzić raz do jednego, raz do drugiego. I bo takim człowieku nie wiadomo, czego się spodziewać. W jednym momencie jest apatyczny, a nagle wyskoczy z agresją. Takie coś już się obserwuje. Właśnie no to mówię, że w cudzysłowie się mówi, że ludziom odbija. Może wystąpić coś w rodzaju depresji. Mówię coś w rodzaju, bo depresja to jest konkretna jednostka chorobowa, można tak powiedzieć, sklasyfikowana według odpowiedniej definicji. Tu natomiast chodzi raczej o jakąś taką niechęć do działania, co niekoniecznie jest właśnie tą jednostką chorobową jako taką. Niechęć do działania, coś w rodzaju lenistwa, takiej nieporadności. Chciałabym, ale mi się nie chce. Coś w tym rodzaju. Albo nie mogę, albo nie wiem jak.
O, to coś takiego. Już występuje takie rzeczy u ludzi. Ewidentne o nieprzełączeniu będzie świadczyło zmniejszenie chęci do nauki i zgłębiania wiedzy. Taka obojętność na wszystko. A co mnie to obchodzi? A usiądę sobie przed telewizorem i poprzełączam kanały. I Co ja tak tam będę cały dzień. wnikać? Nie moje Tak. problemy, co mnie to tam obchodzi? Się dzieje, zawsze się działo. No, 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 tak. No to normalne. Wszystko jest normalne. Tak. Także tak, takie objawy będzie można zaobserwować. Poza tym, co jeszcze, takie umysłowe zmieszanie i zamieszanie, czyli niemożność połapania własnych myśli. Te myśli będą takie urywane, krótkie, niespójne, chaotyczne, lub w ogóle żadnych myśli nie będzie, taka pustka umysłowa, granicząca z tępotą, a w końcu w tępotę przejdzie, faktyczną w tępotę. Tak, takie niemyślenie. Ale to nie myślenie takie medytacyjne, nie myślenie, tylko po prostu się nic w umyśle nie dzieje. No, czyli właśnie to a propos tutaj tego przełączenia na tą materię nieewolucyjną. Tak jak mówiłem, pusty obiekt, taki pusty przemiał. Jest po prostu jakby silnik włączony na jałowym biegu takim. Takie tkwienie w czasie i nic poza tym. To się co niektórym może wydawać jako postęp umysłowy, ale no niestety to nie będzie postęp. To zawieszenie w takiej pustce nie jest postępem, naprawdę. To postęp umysłowy i uspokojenie umysłu to jest zupełnie co innego. Taki człowiek będzie, mówię o tym odciętym, podatny na manipulacje bardzo, bardzo mocno. Jemu będzie wszystko jedno. Tam, gdzie go pchną, tam poleci. Co mu powiedzą, w to uwierzy. Jak mu będzie wygodnie, w to uwierzyć, a wygodnie mu będzie wtedy, kiedy niczego od niego się nie będzie wymagało, kiedy nie będzie musiał niczego kreować, no to Rząd powie, przyjmie szkoła tak. powie, szef powie, no to zrobić, no co, no nie mój problem, nie zastanawiać się nad tym, po co, dlaczego, komu, na co, tylko jest to jest, no dobra, no, odfajkować. Tak. Co jeszcze charakterystyczne na pewno będzie? Wpadanie w stany lękowe. Ponieważ pogłębiają się nieciągłości, a nieciągłości powodują lęki, no bo w tym ewidentnie nieciągłości się pogłębiają, to może taka osoba wpadać w stany lękowe, czyli jakieś takie nieuzasadnione strachy. Nagle ni stąd, ni zowąd będzie się telepać ze strachu, nie wiadomo dlaczego, bo stany lękowe mają to do siebie, że właśnie ogarnia człowieka strach nieuzasadniony. Czyli nie, człowiek się boi, a nie wie czego się boi. A już ten odcięty w ogóle nie będzie mógł zidentyfikować tego lęku, bo osoba samoświadoma może zidentyfikować lęk, a ten nie będzie zidentyfikował lęku, tylko właśnie będzie się po prostu bał. Czyli w sumie go ogarnie prawdopodobnie panika. Tak, panika, strach lub coś odwrotnego. Lęków żadnych nie będzie miał, czy takich strachów, tylko będzie jakiś taki dziwnie pewny siebie, jakiś brawurowy, taki będzie leciał, byle lecieć do przodu, nie zastanawiając się, czym to grozi. Takie zachowania też mogą być. No poza tym brak krytycyzmu wystąpi całkowicie, to właśnie to podatność na manipulacje, czyli człowiek nie będzie w stanie określić, co jest dobre, co jest złe. Taka pustka umysłowa i właśnie no, brak możliwości oceny sytuacji. Stosowanie mniemanologii, czyli własnego mniemania na temat rzeczywistości, bez brania pod uwagę faktów, które mają miejsce w rzeczywistości. To jest bardzo częste zjawisko w tej chwili też, nawet wśród ludzi
zdawałoby się inteligentnych, nie ocenianie rzetelne stanu faktycznego rzeczywistości, tylko stosowanie własnego mniemania na ten temat. Czyli na zasadzie takiej, że ktoś no, ma jakiś bądź dany program na jakiś temat, bądź gotowca, czy samodzielnie, czy skądś wytworzonego i właściwie nie zostaje to poddane jakiejkolwiek obróbce, sensownej analizie, konfrontacji z rzeczywistością, tylko jest przyjęte, jakie jest. No dobrze, no to tak wymyśliłem, to znaczy, że tak jest. Ta mniemanologia jest zresztą charakterystyczna dla niskich poziomów świadomości, no ale tutaj właśnie człowiek, który się przełączył, będzie na niskich stanach, na niskich poziomach świadomości i to ta mniemanologia będzie bardzo wyraźna. No co jeszcze będzie charakteryzowało takiego człowieka? Brak subtelności, o tym też już Jacek przed chwilą powiedział, taki elegancki w zachowaniu, będzie to grubiańskie. Może się charakteryzować bezczelnością, tupetem, taką właśnie bezmyślną brawurą i tak dalej sobie, no to możemy sobie wymyślać długo. No jaki człowiek będzie człowiek konkretny, to zależy od tego, jaki on jest w tej chwili. Jeden pójdzie w kierunku takiego wycofania tempoty i apatii, drugi pójdzie w kierunku agresji i brawury. No właśnie, czyli zobaczmy tak, że to nie ma tutaj takiej stuprocentowej odpowiedzi, jak na to patrzeć. No bardzo chętnie byśmy podali taką super regułkę na zasadzie tutaj, skonstruuj swój własny test, tak, na to, czy ktoś jest odcięty, czy nie. No nie jest to takie proste i tutaj łatwo wejść niestety w ocenianie i sklasyfikowanie kogoś. O, ty jesteś, no użyję tego słowa, ty jesteś zombie, a ty nie jesteś zombie. No to tak proszę Państwa nie jest, zwłaszcza, że z tymi wszystkimi procesami bywa tak, że się oczywiście człowiek te przełączenia, to znaczy przeskoki naszej świadomości są w miarę gwałtownymi procesami, natomiast samo gromadzenie, przemiana i tak dalej zwykle jest czasu trwa i ten proces przełączania się może zajść gwałtownie i to się może zadziać w godziny, ale może trwać miesiące i tutaj ocenianie tego na ten moment akurat, czy ktoś już skutecznie to zrobił, czy zrobi, to jest takie bardzo, no trzeba bardzo ostrożnie z tym podchodzić. Właśnie, ile czasu na to mamy? Więc to nie jest tak, że właśnie były odłączenia i nagle wszyscy, wow, jesteśmy zombie, prawda? Nic nie kumają. Jest na to czas, na przełączenie. Pierwsze objawy widoczne, to będzie można właśnie zaobserwować ludzi już takich otępiałych, dopiero koło czerwca tego roku. Czyli w zasadzie już niedługo, to będzie obserwowalne. Natomiast do tej pory to takie są tylko subtelne różnice. Natomiast... Tak, bo ja tutaj, przepraszam, Joanno, tutaj muszę wyjaśnić jeden drobiazg, bo wielokrotnie się wspominało, myśmy o tym mówili, że będą znaczące rzeczy się działy w związku z tymi odcięciami i proszę Państwa, dzieją się, działy się i będą się działy, tylko że znaczące rzeczy, tak jak w wielu procesach, tak samo u człowieka transformacji, najpierw się dzieją na tym poziomie, nazwijmy w cudzysłowie, niewidocznym. I tak samo jest z tymi odcięciami. Najpierw się to dzieje wszystko na poziomie tych siatek świadomości i dopiero z czasem to się przenosi na strukturę. Te największe przemiany już następują, tylko dla większości obserwatorów są jeszcze niewidoczne. No właśnie. I pierwsze widoczne w trzeciej gęstości, czyli na ciele, będą właśnie koło czerwca. Ale to nie jest powiedziane, że w czerwcu nagle też się, nie wiem, ludzie będą padać na ulicach. Absolutnie nie. Tylko będą się pokazywały w sposób wyraźniejszy te objawy. Na przełączenie mamy 2 lata. Czyli mniej więcej do czerwca właśnie przyszłego roku, tak gdzieś do połowy przyszłego roku. Tylko że jeżeli ktoś się przez długie miesiące nie przełączał i nie widać tutaj żadnych objawów przełączenia,
to szansa w miarę upływu czasu spada, a nie wzrasta. No niestety jest tak, że dłuższe przebywanie na tej materii nieewolucyjnej no, powoduje no, zagłębienie się po prostu w tym stanie i ciężko takiej osobie z czasem jest z tego się wybić. No i te efekty właśnie najpierw się odbywają na tych poziomach subtelnych, a dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach będą się objawiały w ciele fizycznym. Więc nawet jeżeli ktoś się nie przełączy do czerwca, to wcale nie jest powiedziane, że on w czerwcu przyszłego roku umrze. On może żyć jeszcze wiele lat w takim stanie półgłówka. I kolejne właśnie chcę tutaj sprostować złe przekonanie, że nagle ludzie zaczną masowo umierać. Owszem, będzie zwiększona umieralność, ale to nie będą jakieś zgony masowe całymi setkami, tysiącami. Gwałtowne. Owszem, umieralność wzrastała i prawdopodobnie jakby teraz zbadać statystyki, to przypuszczam, że już teraz byłby odnotowalny wzrost, co zresztą inna sprawa, że wiele osób argumentuje jeszcze jakimiś dodatkowymi przyczynami, mają sporo w tym racji, bo akurat tu kolejną rzecz muszę powiedzieć, żeby było to jasne, że rzeczywistość działa tak, że zawsze to jest jakiś system naczyń połączonych i dzieje się na przestrzeni to, proszę Państwa, na co są warunki. Jeżeli na przykład jest tak, że jesteśmy w tej chwili pod wpływem działania harpa, faszerowani jakimiś chemiami, mamy, brzydko mówiąc, syf w powietrzu i tak dalej, to oczywiście na nas wszystkich w jakimś tam stopniu działa, mniejszym lub większym. No i to też różne oczywiście defekty powoduje, czasami choroby, czasami śmierci i tak dalej. No to taki stan rzeczy też jest możliwy ze względu na to, jaki jest stan, proszę Państwa, przestrzeni tutaj, ziemskiej. To zawsze się łączy. To nie jest tak, że jedno od drugiego oddzielone. Tak samo a propos tych odłączeń, przełączeń i ewentualnej zwiększonej umieralności, to działania takiego NWO jak najbardziej też są z tym skorelowane. To nie są, i oni są zresztą tego świadomi, to nie są odrębne zjawiska. Jeszcze gwoli uzupełnienia tego, dlaczego odcięcie od tych świadomych warstw siatek może powodować zwiększoną umieralność. Ponieważ degeneracja umysłu powoduje degenerację ciała. Znacznie szybszą niż normalnie. Umysł podłączony pod wysokie warstwy siatek działa bardzo sprawnie i ciało jest odbiciem tego umysłu. A jeżeli umysł jest zdegenerowany i się rozpada, to również za tym idzie ciało. Dlatego to nieprzełączenie pociągnie za sobą w konsekwencji szybszy zgon takiego człowieka i z powodu właśnie degeneracji ciała, czyli chorób, bo degeneracja w końcu się objawia jako normalna choroba. No. No tak, teraz może, jakie są objawy przełączania się? czyli ta, jeżeli się zaobserwuje takie objawy na sobie, a czy w trakcie przełączania? Tak, w trakcie przełączania, to znaczy, że jest dobrze, że się przełączamy. A objawy, proszę Państwa, nie są wcale przyjemne i objawy są niepokojące. Ale właśnie to świadczy o tym, że jest dobrze. Więc jakie to mogą być objawy? Przede wszystkim wszelkie bóle ciała i fatalne samopoczucie może wystąpić. Także jak się szczególnie bóle kręgosłupa pojawią i łamanie w kościach, takie objawy grypowe, to wykluczając zakażenie jakąś fizyczną chorobę, to się tylko należy z tego cieszyć, że to wystąpiło. Zmienność nastrojów. No to jest też bardzo charakterystyczne. Ludzie, którzy się przełączają, mają taką huśtawkę emocjonalną, nastrojową, że to jest czasami nie do wytrzymania, ani oni sami ze sobą wytrzymać nie mogą, ani z nimi wytrzymać nie można.
takie może wystąpić wewnętrzne rozdygotanie, takie nagle nie wiem o co mi chodzi, tak niewygodnie w ciele jest, niewygodnie w swoim umyśle, niepewność jakaś taka, no nie fajnie, no po prostu brak komfortu psychicznego, coś się wali, nie wiadomo co się dzieje, no coś się wali, rzeczywiście się wali. I to się tak odczuwa. Obserwuje się zmiany siebie i się jest tym zdziwionym. Boże, co się ze mną stało? Przecież zupełnie reaguję inaczej na coś tam. Do tej pory było tak, teraz jest zupełnie inaczej. I to może również, jeżeli ktoś jest tego nieświadomy, co się z nim dzieje, to może wzbudzać niepokój. Dodatkowo nakręcając ten cały mechanizm samego niepokoju jako takiego. Co jeszcze ciekawe, występuje bardzo często rozmycie celów i takie coś, że człowiek nagle nie wie, co mu chodzi. To te wartości, te cele, do których do tej pory dążył, wartości, które były dla niego cenne, nagle przestają być wartościami, cele stają się jakieś takie głupie, takie, a właściwie po co mi to? A właściwie z czego ja chcę? Ja nie wiem, czego ja chcę. Tego rodzaju myślenia występują. Na każdym kroku. Rozmycie przekonań. To, co do tej pory było święte, to nagle przestaje być święte. To, co było oczywiste, jasne, powtarzalne, powiedziałbym rytualne. Tak, to teraz nagle, a o co mi chodzi? Na przykład to się, co prawda to z przełączeniami może bezpośrednio nie ma zbyt wiele do czynienia, ale wielu ludzi przestaje obchodzić kultowo święta te tradycyjne. To się obserwuje dosyć wyraźnie, przynajmniej w tych środowiskach takich jak nasze, że systematycznie coraz słabiej się przeżywa te różne święta. Na przykład co? Ludzie do tej pory religijni, tacy prawdziwie religijni, bądź niekoniecznie, no po prostu chodzili sobie do kościoła, sami nie wiedzieli po co i dlaczego, to nagle teraz stwierdzają, o rany, a o co mi chodzi z tym kościołem? Co ja tu robię właściwie? Takie mogą być reakcje. Na zasadzie, po co mi to? Co ja tu, ja tu siedzę, ale właściwie w jakim celu? No, a co ja, po co ja tu latałem przez całe życie? Takie małe oświecenia mogą nastąpić w niektórych takich aspektach życia. No i człowiek może, jeżeli sobie z tego nie zdaje sprawy, może być tym zaniepokojony. Rany boskie, jakoś moralnie się zdewastowałem i tak dalej, i tak dalej. To są w zasadzie objawy przechodzenia na inny poziom świadomości, czyli destrukcja poziomu, co jest bardzo bolesne, i obudzenie się jak gdyby na nowym poziomie, ale niekoniecznie nawet z akceptacją tego poziomu, bo myślenie jest inne, ale świadomość tego myślenia jest niekoniecznie, występuje od razu. I człowiek jak gdyby sam siebie przestaje akceptować. Bo zauważa, że nagle, kurczę, ale ja nie rozumiem, skąd mi się to nagle wzięło, czemu ja tak myślę, przecież tak nie było. To jestem ja? Ale o co chodzi? Takie, bo proszę się zastanowić, proszę Państwa, takie proste, to przełączenie, tutaj było akurat to w szczególności to odcięcie lutowe, miało miejsce w tym lutym tego roku. To jest przełączenie na już na te inne rejestry sposobów wręcz myślenia i w tym momencie to jakby od gruntu wręcz nie tylko, że jakieś programy, ale sam sposób patrzenia na pewne rzeczy się będzie zmieniał i możliwość patrzenia na nie inaczej. No i w takim razie, no to jak już coś od gruntu się zmienia, to nie jest tak, że aha, coś bardziej rozumiem albo mniej rozumiem, tylko w ogóle patrzę inaczej. To jest poważna zmiana. Przejście na inny poziom świadomości, bo to de facto jest przejście na inny poziom świadomości, na wyższy poziom, zmienia
w ogóle gruntownie sposób widzenia świata. To, co do tej pory było właśnie oczywiste, staje się głupie, a świat się widzi zupełnie, zupełnie inaczej. To oczywiście też zależy, o ile tych poziomów się przeskakuje, czy jest to bardziej gruntowny, czy mniej gruntowny przeskok, czy w wielu aspektach myślenia, czy tylko w jakichś wybranych aspektach myślenia. Także im to szerzej idzie, tym jest większy szok. Rzeczywiście szok. No i teraz może, jakie są skutki przełączenia? Jakie będą skutki? Czy może już wielu ludzi zaobserwowało takie skutki na sobie? Po pierwsze, powiększenie się, jakbym to nazwała, intuicji ciała i umysłu, czyli to, tam poprzednio mówiliśmy, że się człowiek będzie potykał o własne nogi, w cudzysłowie rzecz biorąc, tak tutaj wręcz przeciwnie. Będzie lepiej się orientował w środowisku, będzie sprawniej się poruszał w środowisku, będzie lepiej odczytywał przestrzeń, będzie przewidywał niektóre zachowania się przestrzeni, na przykład nie postawi, nie wiadomo dlaczego, umysłowo czy logicznie nie da się tego wyjaśnić, nie postawi nogę gdzieś tam, potem zobaczy, że tam była dziura. On tą dziurę jak gdyby jakimiś innymi zmysłami odkrył. Czy się zatrzymał przed czymś, a tam właśnie jakieś niebezpieczeństwo było. Czyli jechał na przykład na szosie, na drodze i nagle, a nie, jednak zatrzyma się, tutaj skręć, tutaj coś, a nagle się okazuje, że tam jezdnia była zalodzona, albo szliśmy na spacerze, albo idziemy, o, schodzimy po schodach, mamy zamknięte oczy i odruchowo jednak, pomimo, że nie mamy świadomości, wydawało nam się logicznie, że jest na przykład jeden stopień więcej albo mniej, ale wykonujemy jednak taki ruch, że stąpamy prawidłowo. Także to tak dotyczy, powiedzmy, takiej orientacji właśnie przestrzeni ciała. To również dotyczy umysłu. Na przykład będziemy lepiej przewidywali czyjeś zachowania, wręcz można powiedzieć odgadywali cudze myśli, stany emocjonalne, przewidywali, co ktoś zrobi, czy na przykład, że ktoś zadzwoni, albo zadzwonimy do niego, bo on o nas myślał, się okazuje, że właśnie, że była ta relacja mentalna w tym momencie, a my tą relację odbierzemy lepiej. Coś w rodzaju jasnowidzenia wręcz może wystąpić, czyli przewidywanie pewnych sytuacji, przewidywanie skutku. Tego typu relacje i sytuacje mogą wystąpić. To właśnie chodzi o te wyższe poziomy orientowania się w przestrzeni. Bo to są normalne rzeczy zupełnie. Jakieś jasnowidzenie tego typu to jest jak najbardziej fizjologiczne. To nie jest nic nadzwyczajnego, tylko kwestia właśnie, na jakich rejestrach siatek świadomości się operuje, jaką ma się strukturę i no właśnie, co się z tego kosmicznego internetu odbiera. Tak, bo tutaj właśnie, żeby było jeszcze sprostowane, bo dla ludzi, dla Państwa, dla słuchaczy może to nie być takie proste, jednoznaczne, ale to, o czym wspominamy, o tych siatkach, o tych przełączeniach, o tych efektach, które teraz są, które były, które mają nastąpić, to proszę Państwa, nie ma tutaj, nazwijmy, jakiejś magii w tym sensie, że to oczywiście wszystko już istniało, to co można osiągnąć chociażby czy po tym odcięciu, czy czerwcowym, czy październikowym, czy lutowym, czyli się przełączyć i wejść na te inne rejestry, to naturalnie te rejestry już istniały dawno, zanim miały miejsce te przełączenia i oczywiście ktoś już te właściwości jak najbardziej mógł posiadać. Tak, właśnie, wielu ludzi, szczególnie no, naszych słuchaczy zapewne, już dawno na tych rejestrach są i tutaj nie będzie żadnego przełączenia. Tutaj tylko nastąpiła ulga z powodu pozbycia się tych starych obciążeń. I to może jeszcze lepiej zafunkcjonować, dzięki temu, że został umysł odbarczony od tych starych treści. Także to... Te przełączenia mają tylko ułatwić efektem, to znaczy to nie jest tak, że to jakiś tam cel założony ma.
skutek taki będzie, że ułatwi innym ludziom wejście na te poziomy. Co jeszcze może być? Zwiększona łatwość rozumienia i kojarzenia wiedzy. To może być charakterystyczne, aczkolwiek subtelnie zauważalne, bo trzeba się dobrze sobie przyjrzeć, czy dobrze przyjrzeć innym, żeby to u siebie zauważyć, bo się człowiek do tego przyzwyczaja, że no nagle rozumiem, no łaski nie robi, no rozumiem. Ale to rozumienie właśnie i kojarzenie wiedzy może być spowodowane tym, że się przełączy na wyższy poziom świadomości na dobrą sprawę. Tak, także tutaj ważne jest do zaobserwowania kolejny taki fakt, że w zasadzie de facto w sumie przełączenie się jest jak najbardziej osiągnięciem po prostu wyższego poziomu świadomości. No właściwie oczywiście charakterystyczny w jakimś tam zakresie, tak jak charakterystycznych, no powiedzmy, zakresów tutaj dotyczyły te odcięcia. No ale tak samo jest z poziomem świadomości. Rzeczywiście nasza świadomość też, można ją, powiedzmy, to jest trochę taki sztuczny podział, ale podzielić na wiele aspektów, czyli czego jesteśmy świadomi, czego bardziej, czego mniej. No i tutaj jest podobnie, czyli ogólnie się uświadamiamy na coś bardziej. Może wystąpić i raczej powinno wystąpić większa chęć zdobywania wiedzy, większa potrzeba zdobywania wiedzy. Jakby takie coś bardzo naturalnego, jak do tej pory może nauka, zdobywanie wiedzy było czymś dodatkowym w życiu, czymś, do czego się trzeba było mobilizować, tak teraz to powinno tak popłynąć, takie być naturalne i oczywiste dla człowieka. Mhm. Przy czym tutaj od razu muszę zaznaczyć, bo znowuż jest ten termin dla wielu osób taki niejednoznaczny, a warto, żebym uzupełnił, że my pod pojęciem wiedza rozumiemy dużo więcej niż kwestie jakiejś teorii, tym bardziej samego intelektualnego zrozumienia tematu. To jest pojęcie czegoś co najmniej całym swoim umysłem, czyli wiedzą na jakiś temat. Nie jest tylko to, czy ktoś, nie wiem, opanował nauki ścisłe w jakimś zakresie, czy też tak samo jak jakąś wiedzę ezoteryczną czysto panuje i tak dalej, tylko wiedzą będzie operowanie jakimś, też możliwość operowania jakimś aspektem rzeczywistości, czyli chociażby właśnie wiedza na przykład i a propos pobycia w relacjach, chociażby coś takiego. A nie koniecznie, no, a zdecydowanie nie chodzi tutaj o to, żeby Państwo zrozumieli, że teraz nagle poczujecie ochotę, żeby otworzyć encyklopedię i wkuwać na pamięć hasła. No tak, ale potrzeba większego zrozumienia rzeczywistości to raczej będzie charakterystyczna dla tych stanów. Potrzeba po prostu rozumienia rzeczywistości i to o to chodzi. A rozumienie, no tak, rzeczywistości to nie jest wkuwanie haseł z encyklopedii. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Co jeszcze wystąpi? Możliwość samodzielnej oceny faktów i wyciągania wniosków. To jest też charakterystyczne dla po prostu wyższego poziomu myślenia, czyli to jest coś przeciwnego do tej mniemanologii. Takie spokojne i rzetelne przeanalizowanie faktów i zauważanie tych faktów, wyciąganie prawidłowych wniosków. Czy prawidłowe wnioski, no to powiedzmy, nie każdy wniosek, nie każdą zbudowaną w swoim umyśle teorię można od razu zweryfikować, czy ona jest prawidłowa. No ale z biegiem czasu te prawidłowe wnioski się będą weryfikowały. No, no przynajmniej prawidłowość na danym, powiedzmy, poziomie. Czyli no, w miarę możliwości weryfikacji danej tezy. Tak, czyli tą taką weryfikację dla samych siebie będziemy uzyskiwali. No i właśnie należy jej szukać. Również prawidłowe myślenie, w cudzysłowie prawidłowe, czyli to takie racjonalne myślenie,
dąży do tego, żeby weryfikować wszystko. Nie przyjmować na wiarę, tylko właśnie weryfikować. Ale weryfikować obiektywnie, a nie za pomocą mniemanologii. Co jeszcze będzie występowało na pewno? Uzyskanie większego spokoju. To też jest charakterystyczne dla wyższego poziomu świadomości. Wewnętrzny spokój, taka równowaga, homeostaza wewnętrzna. To jak już się wchodzi na określony poziom, bo tak jak mówiłam poprzednio, wchodzenie na poziom to jest wręcz coś przeciwnego. To jest ciągły niepokój, to jest obserwowanie jakichś dziwnych rzeczy w sobie. Natomiast osiągnięcie poziomu i już ustabilizowanie się na nim powoduje takie, ojej, nareszcie mogę sobie odpocząć, nareszcie mam święty spokój. Taki moment może wystąpić. Wystąpienie takiego poczucia mocy, to też jest charakterystyczne właśnie już dla takiego ustabilizowanego poziomu. Pewności siebie pewnej. To, oczywiście to nie jest pewność siebie jakaś taka bezczelna i brawurowa. Nie takie zadufanie. Tak, zadufanie, tylko taka autentyczna pewność siebie, autentyczne poczucie własnej wartości. Z pełnym zaakceptowaniem również swoich niedoskonałości. To właśnie jest. Jeżeli występuje prawdziwa pewność siebie i poczucie własnej wartości, to występuje właśnie zaakceptowanie również swoich niedoskonałości i zdanie sobie z nich sprawy. Nie udawanie przed sobą, że ich nie ma. Nie nakładanie jakiejś maski i granie przed otoczeniem, że jestem inna niż jestem. Poczucie siebie, poczucie właśnie tego, kim jestem. W pełni swojej istoty. No i co na pewno się pojawi? To przewartościowanie właśnie, że zauważy się, że się jest innym człowiekiem. Tak, to może przejść gwałtowniej, to może przejść subtelniej. Niemniej jednak to będzie ten objaw, o którym trochę wcześniej wspomnieliśmy, czyli nagle człowiek zauważy, że no to może po jakimś czasie, w sumie czy zwykle to jest tak dopiero z perspektywy, że nagle, o kurczę, ale ja zmieniłem to, tamto zmieniłem, tu inaczej postępuję, to co już mnie nie interesowało, nie interesuje, tak stopniowo odstawiał ktoś, prawda? Naboczny tor, naboczny, naboczny, naboczny i tak po paru miesiącach okazało się, że tak właściwie to nie robimy prawie nic, co robiliśmy x miesięcy temu. Albo, że nas to po prostu nie interesuje, nie bawi. A bawi nas zupełnie co innego. No to tak mniej więcej, bo można jeszcze pewnie długo tutaj wymieniać różne rzeczy, ale już czas się nasz niedługo będzie kończył na wykład. Jeszcze może tylko wspomnimy, komu grozi zombienie, no powiedzmy, nie przełączenie się. No dobrze. Tak. No ja mimo wszystko w ramach takiego akcentu, ponieważ jeszcze słówka się nie wyzbyliśmy, to taki śliczny obrazek tutaj wrzucam. No Joanna średnio ma okazję obserwować, ale... czyli, że tak powiem, chwilowo niestety jeszcze zabawimy się w test postaci, kto osiągnie ten otóż tutaj stan, bądź go nie osiągnie. Bynajmniej nie jest to, proszę Państwa, celem jakiegokolwiek straszenia. Ja wiele razy się tutaj robię taką dygresję na marginesie, ale o co chodzi? O takich, powiedzmy, ciężkich sprawach. Tak samo wiele razy rozmawialiśmy, rozpatrywaliśmy, ja samodzielnie, także z Janną też, temat chociażby śmierci. I ważne jest, żeby nauczyć się także do takich ciężkich tematów podchodzić z dystansem, bo nie jest to, proszę Państwa, temat taki jednoznaczny, temat łatwy. I jednym z takich rozwiązań, szczerze mówiąc, jest umieć się, no właśnie, utrzymać ten dystans, a nam pomaga w tym taka bardzo silna, jest taki silny ludzki mechanizm, taka pewna broń, a mianowicie, proszę Państwa, humor. Uczucie humoru.
Tak to całkiem celowo ja tutaj zaznaczam, żebyście mieli świadomość tego, to a propos tego, jak się mówi o rozwoju, że ważne jest szczęście i wtedy człowiek jest radosny, szczęśliwy, że jest się na wysokich wibracjach. Ja to polecam. Nauczyć się pewne sytuacje takie nieprzyjemne, oczywiście wyciągać z nich wnioski, rozwijać się, ale umieć traktować z takim trochę przymrużeniem oka. Zresztą za chwilę, jak będziemy tutaj mówić a propos tego nie przełączenia się, bądź nie zząbienia czy zząbienia, no to też trochę wyjdzie, czemu ja o tym wspominałem. To może, Joanno, ty rozpocznij. No jeszcze tylko właśnie przypomnę to, co przed chwilą mówiłam, że prawdziwy spokój wewnętrzny, prawdziwy wysoki poziom świadomości jest wtedy, kiedy potrafimy zaakceptować siebie w całości i na przykład śmiać się z siebie. Śmiać się z tego, że jesteśmy niedoskonali i autentycznie się śmiać. Nie tylko udawać, że się śmiejemy. To będzie świadczyło naprawdę o wysokim poziomie świadomości, wysokim poziomie samoświadomości i spokoju wewnętrznym. Także okłamywanie siebie czy zagadywanie rzeczywistości, że jest inaczej niż jest, bo ja nie chcę widzieć negatywów, bo to jest niepozytywne, to jest kłamstwo, a kłamstwo nigdy niczemu dobremu nie służy. Ale to już inny temat. Więc komu grozi takie właśnie coś? Grozi tym, którzy odrzucają treści właśnie niektóre, a które powinni poznać. To jest właśnie to. Nie znasz samego siebie, odrzucasz, bo to jest niezgodne z jakąś linią programową. Nie, należy patrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest i analizować rzeczywistość taką, jaką ona jest. Jeżeli coś się pojawia i nie pasuje do mojego obecnego obrazka w głowie na temat rzeczywistości, no to no oczywiście jest to niejednoznaczne, ale właśnie o to chodzi. Niejednoznaczne. Należy się zastanowić, czy może na przykład coś z moim obrazkiem jest tak, jest niekompletny, a może nawet błędny. Jeżeli się odrzuca, właśnie umysł, który odrzuca, człowiek z takim umysłem, który odrzuca rzeczywistość, czy odrzuca nowe, czy odrzuca inną teorię niż jemu bliska, no to taki ktoś może się nie przełączyć. To po prostu jest objaw zamkniętego umysłu. Ci, którzy uważają, że wiedzą wszystko i już nic więcej się dowiedzieć nie mogą bądź nie powinni, no to już świadczy o tym, że umysł takich ludzi jest wręcz zakleszczony i tutaj raczej nie ma szans wręcz na przełączenie. Znaczy ja bym tutaj taką prywatną uwagę od siebie, że jest to chyba jeden z najniebezpieczniejszych stanów w ogóle a propos tych poziomów świadomości. No Joanna tutaj parokrotnie się wypowiadała, bardziej szczegółowo mieliśmy audycję na ten temat, co się dzieje na konkretnych poziomach świadomości, ale tak tylko ogólnie Państwu zaznaczę, że żeby pamiętać o tym, że nasz rozwój to stałe rozwijanie siebie, odkrywanie siebie. My jesteśmy dynamiczni, my jesteśmy stale w ruchu i dopiero w ruchu żyjemy, rozwijamy się, istniejemy. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak ostateczna wiedza, ostateczne osiągnięcie świadomości. Jest oczywiście coś w rodzaju, powiedzmy, ostatecznego źródła. Natomiast my jako istoty zawsze jest coś, co mogliśmy zgłębić, zwiedzić, odczuć więcej, zrozumieć, poczuć. I tą świadomość warto mieć, bo to nie jest deprymujące, tylko to jest wręcz wspaniałe, że my mamy możliwość niemalże nieograniczonego doświadczania rzeczywistości, i ten wszechświat właściwie to jest tak skonstruowany, żebyśmy tą możliwość mieli. A zamknięcie umysłu, proszę Państwa, jest czymś właściwie jakby wręcz zaprzeczeniem bogactwu tej rzeczywistości, uznaniu, że no, wykluczeniu najgłębszym wartością właściwie tego wszechświata.
proszę się zastanowić. I dlaczego wtedy taki człowiek jest często pełen nienawiści, złości, goryczy w sobie? No bo odrzuca właściwie rzeczywistość jako taką. A jakież to nudne stwierdzić, że już nic więcej nie mam do nauczenia. No to jest właściwie koniec świata. Koniec życia, koniec świata, koniec istnienia, koniec rozwoju, jeżeli już stwierdzam, że ja wiem wszystko. Nam zarzucają to, że my mówimy, że my wiemy wszystko. No przecież po raz kolejny powtarzam, że my się dowiadujemy bez przerwy czegoś nowego, my bez przerwy przeskakujemy poziomy świadomości i stale mówimy właśnie to, że rozwój jest ciągły i nigdy się nie wie wszystkiego i nigdy się wiedzieć nie będzie. Bo nawet jak już wejdziemy na sam szczyt wiedzy i świadomości, to się okaże, że w międzyczasie świadomość poszła do przodu. I to jest tak jak z horyzontem. Zbliżając się do horyzontu, horyzont się nam oddala. To jest dokładnie to samo. Jeżeli ktoś mówi, że już całą wiedzę posiadł i już nic więcej nie ma do poznania i to jest ostateczność, co on wie, to no, on już powodzenia po prostu. Tak, no. On już jest zombie. Co jeszcze? Jeżeli ktoś uważa, że on nie ma czasu na rozwój, to też świadczy o tym, że no, że coś jest nie tak. No, ewentualnie, że ma niefajny program, ale to jakby nie chroni. No właśnie, tutaj może prywatnie od sobie znowuż taką dygresję na ten temat powiem, bo to jest jednak istotne. Proszę Państwa, rozwój. Ale co to jest rozwój? Rozwój, proszę Państwa, to jest prawie absolutnie wszystko. Naprawdę poza ekstremalnymi przypadkami, że tak jak nie wiem, tak jak z Janą, zresztą dzisiaj jeszcze rozmawiałem chwilę na ten temat, że ktoś, no taki Chińczyk będzie zamknięty w jakimś wręcz obozie pracy i pracuje po 16 godzin na dobę albo i 20 godzin na dobę. W międzyczasie, jak dobrze pójdzie, przerwa w ciągu dnia jedna na jedzenie miseczki ryżu, no to ewentualnie on może powiedzieć, że nie ma czasu na rozwój. Ale tak poza tym to tak naprawdę to tak nie jest. Ja wielokrotnie, Jan też, w trakcie życia przeróżne zajęcia były, różnie z tym czasem jest, ale naprawdę, ja, jadąc autobusem, jadąc kolejką, ja zamykam oczy, ja się zastanawiam, ja przemyśliwam różne kwestie, a można w stan ala jakiejś czy kontemplacji, czy wręcz niemalże medytacji w prawie dowolnym miejscu wejść. To są, szczerze mówiąc, tylko takie wymówki, że nie ma kiedy, nie ma jak. Poza tym każdy bodziec zewnętrzny, każda obserwacja czegokolwiek może spowodować lawinę myśli całą, lawinę refleksji. To nie jest tak, że rozwój będzie polegał chociażby na słuchaniu nas w tej chwili. Nie mam czasu na słuchanie rozmów zaawansowanych, to znaczy, że się nie będę rozwijać. Nie. A druga sprawa jest taka, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu. Brak czasu może być tylko na określone rzeczy. To jest kwestia priorytetów. Nie mam czasu na coś kosztem czegoś innego. I nie ma czegoś takiego jak obiektywny brak czasu. W danym momencie rzeczywistości decydujemy się, co z niej czerpiemy. To jest takie bardzo popularne hasło, na różny sposób tłumaczone, być tu i teraz. Ja mam swoje takie proste rozumienie tego hasła, a mianowicie starać się, ja to Państwu bardzo polecam, żeby w danym momencie rzeczywistości na bieżąco czerpać z niej to, co się da, czerpać z tych doświadczeń, czerpać przyjemność, zagłębiać się w nich, a jeżeli jest potrzeba i taką czujemy, to utrzymać znowuż dystans do nich i z dystansu na to patrzeć i wyciągnąć wnioski, albo po prostu poprzeżywać, powchodzić w te emocje. Zależy od sytuacji, ale naprawdę prawie, no właściwie ja nie wiem, ale w tej chwili wręcz nie jestem w stanie stworzyć jakiejś bardzo, bardzo precyzyjnej wizji sytuacji, w której człowiek nie miałby absolutnie żadnej możliwości się rozwijać. To jest kwestia w zasadzie spojrzenia na świat i chęci. Jeżeli znajdziemy w sobie tą rzeczywiście iskrę, tą iskrę świadomości obudzimy w sobie, poczujemy,
To naprawdę prawie wszystkim. Tak jak jest mnóstwo przeróżnych technik. Niektórzy oświecenia dostają od patrzenia na ścianę, inni będą godzinami medytować, inni w stanie uniesienia będą przeżywać w trakcie malowania obrazu. Wszystko jest dobre. To nie ma jednej procedury. Także doświadczajmy na co dzień i na bieżąco wszystkiego, co się da. To jest cenne. Tak samo poczucie tego, wczuwanie się w swoje ciało i w różne możliwości swoje. Ile z Państwa, z osób, no tutaj tak wyjdzie to, że to jest jakaś moja krytyka z mojej strony, ale ja wiem, jak to wygląda statystycznie mniej więcej. Ile osób zastanawia się na przykład jedząc posiłek albo chodząc, żeby się tym na przykład podelektować. Kto to ostatnio robił? Takie bardzo proste rzeczy. Też można zamiast mechanicznie coś wykonywać, spróbować coś w tym dojrzeć. Coś więcej. Bo jest zawsze, zawsze jest coś w tym więcej. Jak spojrzymy z kolei. Jest żywy, nigdy nie będzie się nudził. I zawsze sobie znajdzie bodźce do rozwoju. Tylko umysły takie tępe potrzebują naprawdę jakichś wyszukanych bodźców. No poza tym. Poza tym niedobrze świadczy to właśnie w nawiązaniu do tego, co było powiedziane przed chwilą. Brak zainteresowania życiem jako takim, czyli ten, kto uważa, że jego nie dotyczy polityka, wiedza, kultura, to, co się dzieje na zewnątrz, w Matrixie, to go to nie dotyczy, bo przecież on jest ponad to, on jest wielki, święty i po co to wszystko? No to tacy ludzie też będą podatni na nieprzełączenie się. No bo niestety nie biorąc udziału w życiu niekoniecznie się rozwijamy, bo właśnie rozwój to jest wszystko. Tak. I oczywiście tutaj wiele subiektywnych bądź obiektywnych, niektórzy powiedzą, podejście na ten temat. Jest oczywiście wiele technik, wiele możliwości, wiele procedur ułatwiających. To nie jest celem dzisiejszego programu, żebyśmy opowiadali, co robić, od czego zacząć, jak się szczegółowo rozwijać, ale to jest ważne do zaznaczenia, żeby Państwu powiedzieć, że naprawdę warto czerpać z tych wszystkich doświadczeń. Jasne, że istnieje szereg metod, szereg wspaniałych metod, tak samo przeróżnego rodzaju medytacje, kontemplacje, sposoby na zagłębienie siebie, czy to będą różnego rodzaju podróże, czy to wglądy. To są wszystko narzędzia, z których warto korzystać, a oczywiście dużo więcej jednak, znaczy dużo łatwiej jest nam i że tak powiem, mniej tych wybojów jest w momencie, kiedy my świadomie siebie obserwujemy, świadomie staramy się dobierać w jakiś sposób te doświadczenia i kreować tą swoją rzeczywistość. Przy, proszę Państwa, jednoczesnym otwarciu swojego umysłu na to, że może przyjść coś niespodziewanego, żeby też się w swoim rozwoju nie szufladkować, żeby, bo tu jest niebezpieczeństwo znowuż takie dwoiste, że pomiędzy tym, co sobie zaprojektujemy, a żeby została przestrzeń na to, czego sobie nie zaprojektujemy, bo nas rozwija często to, co nas zaskakuje w jakiś sposób i powinniśmy na to przestrzeń mieć, założyć wręcz sobie, że może nas coś zaskoczyć. Oczekiwanie wręcz tego czasami daje bardzo, bardzo przyjemne, pozytywne rezultaty. No, ale w tym doświadczaniu i w tym byciu, w życiu i w Matrixie nie zagłębić się wyłącznie w materię. To oczywiście tutaj trzeba znaleźć granice rozsądne. I ludzie, którzy żyją wyłącznie materią, czyli dbają wyłącznie o to, żeby zarobić i kupić, no to marne szanse mają na przełączenie, czyli zarobić i kupić kompletnie bezrefleksyjnie, bo ani w zarabianiu, ani w kupowaniu też nie ma nic złego, ale za tym musi ktoś innego stać. O to chodzi. No właśnie. No co, Janno, chyba zajmiemy się już tutaj pytankami z czata, bo
No już właśnie, no konkretna właśnie, pora chyba się tak. zrobiła. A myślę, że przy okazji się pojawi jeszcze parę tematów, które będziemy mieli okazję wyjaśnić. Ja może tutaj zacznę powoli śledzić. To też patrzę, a mi się przypomina od razu taki wątek, bo nie wiem, czy udało nam się tu sprecyzować. Jeszcze raz dokładniej powtórzę, że jest tak, że te przełączenia teraz, pierwsze odcięcie fraktalne miało miejsce, proszę Państwa, w czerwcu 2011 roku. I mniej więcej czas na skuteczne przełączenie się po przebywaniu na tej materii nierozwojowej to jest 2 lata, czyli połowa mniej więcej 2013 roku. Natomiast to będzie moment, od kiedy, no powiedzmy, osoby, które się nie przełączyły, właściwie większość z nich średnią będzie miała już niestety odwrót od tego, żeby no pójść w kierunku rozwoju, to znaczy, mówiąc najprościej, będą już szli tylko w kierunku tego odcinania się od tych wartości, tego, no słowo powiem, zzombienia. No musimy, kurczę, tutaj ten substytut jakiś lepszy znaleźć, ale trudno. Pomyślimy nad tym innym razem. A może nie? No, nie wiem, nie wiem. To może zrobimy jakiś sondaż, czy się podoba słowo zzombienie, o. To, tak, czy jest adekwatne. Albo konkurs na inne słowo. Tak, to jest dobry pomysł. W każdym razie to będzie czas bez odwrotu, powiedzmy, dla wielu osób. Natomiast jest oczywiście tak, że ten proces ileś czasu będzie trwał. I tutaj można zrozumieć i pomyśleć, kurczę, oni teraz straszą, oni ten, bo teraz ludzie mają się bać, bo się nie będą mogli przełączyć i teraz trzeba się spiąć i spieszyć i tak dalej. Ale ja przypominam Państwu bardzo ważną informację. Jeszcze raz ją muszę koniecznie powtórzyć w rozwoju, tak samo jak w tym przełączeniu. Najważniejsze jest nie blokowanie tego, bo samo przełączenie się jest procesem absolutnie naturalnym. Jeżeli nie będziemy tego blokować, to spokojnie przyjdzie nam taka wiedza, takie informacje, takie odczucia, które nam to umożliwią. No dobrze, tutaj już pytanie takie było, kiedy zombie będą globalnym problemem. No, myślę, że jeżeli mógł tu jakiś taki, taką datę podać, to myślę, że problem się zacznie za rok mniej więcej. Rzeczywiście już będzie taki poziom tych niekumatych, że to rzeczywiście stanie się problemem. Bo na razie to jest takie jeszcze subtelne i mało widoczne. Więcej wypadków. Było takie pytanie, czy zombie mogą się inkarnować. No proszę Państwa, to jest stan umysłu w danej inkarnacji. To, że ktoś zombieje w tym momencie, w tej inkarnacji, to nie znaczy, że on w przyszłej inkarnacji też będzie zombie, bo to jest tylko stan umysłu tego umysłu. To nie jest absolutny koniec istoty. Tak. Znaczy może być. Może być pewnie. To jest pre, prawda? Jeżeli to jest osoba z prekorsupem, to w pewnym sensie, znaczy, no nie w pewnym sensie, jeżeli ktoś w danym wcieleniu, no będąc wcielonym z egregora, no zombieje, no to akurat, no ja nie widzę, żeby tutaj istniała realna szansa w takim wypadku na przeskok, no awans ewolucyjny w tym wcieleniu. Natomiast tak w ogóle, czy ktoś ma korsupa, czy prekorsupa, no to jako takie istoty to nie skreśla. To tylko to wcielenie jest nie bardzo udane ewolucyjnie i w sumie tyle. Tak. Czy jest możliwe wytworzenie w sobie nieświadomego świadka? Jeśli tak, to jaką macie receptę na to? Lub czy... Oj, uciekło. Czy istnieje według Was teoria imaginacji świadomości? Wow, tu jest. To już jest spory wątek. Tak. Nieświadomy świadek. Nie, raczej nie, bo świadek polega na tym, że jest świadomy. Że to jest obserwowanie świadomości. Tak, to nie określiłbym świadkiem. No, ewentualnie, no ale to byłby na ciężki wywód. No, jest opcja istnienia, nazwijmy, nieświadomego obserwatora. Co innego niż świadek trochę. Znaczy specyficzny rodzaj obserwatora, bo świadek też jest jakimś takim obserwatorem, no to nieświadomy obserwator, powiedzmy z boku, czyli
Czyli w tym wypadku, jeżeli byśmy rozumieli, że to nasze wyższe ja, co niektórzy określają, powiedzmy, że my, uznam tutaj za tą naszą strukturę pięciogęstościową korsub, w tym sensie, że w danym wcieleniu możemy być nieuświadomieni tego wyższego ja, ale przebłyski z niego otrzymywać. No to w tym sensie może. Ale to jest takie lekko naciągane. Znaczy nie wiem, szczerze mówiąc, do końca co autor pytania miał na myśli. No generalnie świadek to jest świadomość nasza w tym momencie. No więc świadomość nieświadoma, no tu można długie filozoficzne dywagacje prowadzić. Tu było jakieś takie pytanie, czy władze wiedzą o tym. No my nie wiemy, czy władze wiedzą. Nie mamy kontaktu. To znaczy, tyle co możemy powiedzieć po objawach pewnych, że nie wiem na ile władze, w sensie powiedzmy władze państw są zorientowane, o tyle z bardzo dużym prawdopodobieństwem spodziewam się, że NWO jest w tym zakresie doskonale doinformowane. Czy prowadzicie zabiegi ułatwiające przełączenie? No robiliśmy takie ćwiczenia na naszych seminariach, tak. No i zresztą zapraszamy tak w ogóle na majówkę, bo tam też będziemy tego typu ćwiczenia przeprowadzać. Tak, tak. Czy zombie będzie się zabijać? To bardzo możliwe. Chociażby tak za pomocą takich właśnie niemyślących istot będzie można łatwo zrobić wojnę. Bo oni pójdą bezmyślnie, zrobią wszystko, co im się każe. Ci przemilczeni to kim będą w następnej inkarnacji? Nie no, to już mówiliśmy. Skąd macie wiedzę o całej hiperfizyce? Ojej, no to o tym już mówiliśmy nieskończoną ilość razy, praktycznie. No bardzo krótko odpowiem na to pytanie, bo już wiele razy była odpowiedź. Używamy bardzo różnych metod, zaczynając od wglądu w ziemię, wglądu w siebie, percepcji na innych gęstościach, czytania z siatek strukturalnych, czytania z siatek świadomości, kontaktu z różnymi istotami z czwartej, piątej, szóstej gęstości. No to taki super telegraficzny skrót. Tak, tutaj ktoś proponuje zamiast zombienia zobojętnienie. Jest to jakieś rozwiązanie. No tak. A szczerze mówiąc całkiem serio, chyba po dzisiejszej audycji założę po prostu wątek na forum, w sensie no taki króciutki, żeby to rozpatrzeć, bo przyznaję, że ten termin jest dla mnie takim wątpliwym. Ja sobie zdajemy sprawę, że dla niektórych jest taki trochę, no nieprzyjemnie po prostu brzmi, to tylko z tego względu, bo właściwie adekwatny w jakiś sposób jest. Tak. Czy ktoś, kto się już przełączył, może spaść na niższy poziom? Może, niestety. Chociaż jeżeli zostało... Znaczy jest mała szansa, ale tak, teoretycznie ale możliwe. Ale może, tak. Weźmy pod uwagę, że Wszechświat jest tak skonstruowany tutaj, proszę Państwa, że mamy jednak tą wolną wolę. No zakres to już jest sprawa dyskusyjna, ale mamy wolną wolę. Istota ma prawo wybrać, powiedzmy, kierunek rozwoju jak najbardziej. Jeżeli w danym momencie ktoś się decyduje, że jednak chce no, iść ku rozkładowi, ma prawo taką decyzję istota podjąć i to jej kosmos umożliwi. Także. Ja tutaj jest jakiś taki, jeśli ktoś przełącza się prawidłowo, to jest na poziomie 37% tego przełączenia na teraz, czy może jest to inna wartość na dzisiaj? Szczerze mówiąc nie rozumiem pytania. 37% tego przełączenia na teraz, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, to może tam poprosimy użytkownika o sprecyzowanie pytania, zajmiemy się jakimś następnym. Czy istoty z NWO nie są to istoty w pierwszej kolejności do zrobienia, ponieważ zdecydowanie zabierają przestrzeń do rozwoju innych, posiadają potężny dług modyfikacyjny przestrzeni? To nie jest sprawa prosta, ale przestrzeń nie ocenia niestety w tym wypadku pod kątem, proszę Państwa, tego długu nulifikacyjnego, tylko sam mechanizm jakby tutaj świadomości działa, mówiąc najprościej, jasne, że część osób z NWO może doskonalić zombienie, ale no, to może nie być taka super dobra wiadomość, o tym ja już parokrotnie mówiłem, ale niestety no, część osób z NWO, cholera wie, jak statystycznie to dokładnie to wygląda, ale są to istoty nawet na sensownym poziomie świadomości niestety
i w związku z tym mają szansę poradzić sobie z tematem odcięć fraktalnych. Jak dużo z nich sobie poradzi, jak dużo nie poradzi, no to to już jest osobna sprawa. Jest też taka nadzieja, że jak się przełączą na wyższe poziomy fraktalne, a tam zastaną chociażby nawet ten inny stosunek do innych istot, to sami się zmienią. To tak, to tak, tak. To się zmienią i przestaną być, przestaną tworzyć to, co tworzą. O. Dobra. A tutaj jest pytanie, a jaszczury się przełączą. To znaczy tutaj temat jaszczurów jest dużo dłuższym wywodem, bo jest iluś tych, powiedzmy, reptilian różnego typu wcielonych na Ziemi. I właściwie samo bycie wcielonym z jakiegoś nurtu ewolucyjnego akurat nie jest ani gwarantem przełączenia, ani nieprzełączenia. Niemniej jednak, no, komuś, no, te odcięcia fraktalne jednak odcinają te stare wartości, a tak się składa, że spora część tych starych wartości, no to jaszczury bazują na tych starych wartościach właśnie, nazwijmy. No i no może być im ciężko. Co nie znaczy, że nie mają takiej możliwości. Mechanizm przestrzeni musi być taki, że część jaszczurów też musi mieć tą możliwość. Tyle, że właśnie sposób myślenia jaszczurów nie sprzyja. Nie sprzyja, tak? Chociażby wejściu na ten poziom wartości, jeśli chodzi o stosunek do innych istot. To ja zupełnie nie widzę umysłu jaszczurów na tym poziomie. No, ale no cóż, no jak się przełączy, no to będzie jaszczur, nie jaszczur, no. Tak w tym sensie. No, no. Jak dużo jest, to przełączyło się już. Szczerze mówiąc, nie mamy tej statystyki na razie. Także nie, czekaj, no mieliśmy to badanie wykonane tak? Jakieś kilka dni temu a propos przełączeń. Znaczy nie przełączeń, tylko perspektywy przełączeń. Było powiedziane, że dla ludzkości, to jest może taką informacja, którą powinniśmy podać, że przewidziane jest, żeby jednak skutecznie się przyłączyło około te 30% ludzkości. No tak. No. A na razie to jest bodajże 7-8%, które skutecznie się przełącza, ale to powinno osiągnąć dużo więcej. Znaczy dużo, no te 30% około. No tak, tak. Te 30% powinno się przełączyć. Ale tak, dokładnie ile w tej chwili osiągnęło, to tak to by było wiemy. Dobrze, bo jednak, żeby tworzyć nową cywilizację, to trochę ludzi musi zostać. Nie stworzymy cywilizacji, będąc garstką, kilkoma tysiącami, kilkunastoma. Więc trzeba trzymać kciuki za każdego przełączonego. Czy można przełączyć się za 10 lat? No nie. No właśnie o to chodzi, że jeżeli ktoś teraz przeżywa odcięcia fraktalne, to znaczy te odcięcia były faktem, i się w ciągu 2 lat nie przełączy, to już przepadło. No chyba, że jakieś super kosmiczne wyjątki, no bo tutaj, no ale to zawsze mówimy, że to, o czym wspominamy, to wszechświat znajduje różne obejścia. W normalnym trybie nie widzimy takiej możliwości, a czy kosmicznie jakaś cudowna ingerencja dla kogoś nastąpi, no to oczywiście to już jest zupełnie inny wątek. To tak wszystko możemy rozpatrywać, że istnieje 1% szans na to, że jednak będzie inaczej. Na zasadzie wygranej w totolotka. Co czeka tego, co się wcieli tu po tej fali? To jest pytanie bardzo szerokie i zupełnie innego zakresu. No cóż, ci, którzy się urodzą po fali, będą już, można powiedzieć, częściowo innym gatunkiem. No i będą właściwie już na te nowe rejestry z automatu przełączeni. Tak, tak. Także to taki bardzo fajny bonus. No może tutaj w ogóle jest do dodania coś takiego, że jednak osoby, które nie mają właśnie takiej większej ilości blokad, czyli no jednak młode dzieci umysłowych, bo oczywiście coś tam program edukacji produkuje, ale do pewnego momentu jeszcze tak mocno nie działa,
no to skutecznie powinny się przełączyć. W związku z tym, no to akurat pod tym względem nazwijmy przyszłość, wygląda w miarę pozytywnie. No tutaj ktoś zadaje pytanie, jest przewodników na świecie takich jak ja, czy ktoś z przewodników jest osobą publiczną? A tutaj jest odpowiedź już napisana na czacie, zresztą opowiadaliśmy w poprzedniej tak, audycji, tak, tak. Znaczy dwie audycje temu na ten temat, także no jest odpowiedź na czacie, nie będziemy powielać wątku, szkoda ten. Jak ci przełączeni z NWO nie będą zadowoleni z przełączenia innych i będą ich zwalczać. No, no, no zapewne. No tak, no tutaj, że tak powiem brzydko, przewałki polityczne będą różne. Nie należy się spodziewać, że wszystko pójdzie tak gładko i według jakiegoś z góry założonego scenariusza bez żadnych poprawek. Także. No i jeszcze taka uwaga przy okazji, że nie należy się spodziewać tego, że ktoś nam tutaj płatkami róż przyszłość usypie. To na każdym kroku powtarzamy. Tak, także jasne, że są różne siły, które nam to umożliwiają. Istnieją mechanizmy wszechświata, istnieją cywilizacje, nasi opiekunowie i tak dalej. Oczywiście, że tak i warto, żebyśmy umieli z tych źródeł korzystać. Natomiast, no właśnie, jednak jakoś, no, przypominam po raz kolejny, nasza wola kreuje naszą rzeczywistość. My swoją świadomością decydujemy się na jakieś te, a nie inne doświadczenia. A czy naszą świadomością, no właśnie, czy jesteśmy świadomi tego, co bierzemy, czy działamy z programu, to już nasza kwestia. I tak samo jakieś ingerencje z zewnątrz. My, no, nastąpi tylko to, na co środowisko będzie gotowe, bądź to, na co my uznamy, że jesteśmy gotowi. Tak w skrócie mówiąc. Poza tym nie chodzi o to, żeby cywilizacja sobie po prostu istniała, stworzona przez kogoś innego. Cywilizacje muszą stworzyć istoty w niej żyjące. I cywilizacja jest środkiem do tworzenia świadomości, a nie celem samym w sobie. To trzeba zrozumieć. No dobrze, zobaczmy kolejne pytanka. O, to jest dobre pytanie. Sam będę musiał się nad tym zastanowić, ale rzeczywiście, jak pomóc innym się przełączyć? Ja troszeczkę w różnych momentach starałem się o takich rzeczach wspominać. Jakiś czas temu, nie bezpośrednio faktycznie, ale wiecie Państwo co? No, ja wiem, no temat nie jest taki prosty, bo zapewne większość słuchaczy tutaj no, rozbija się często taką ścianę obojętności albo wręcz niechęci, nieprzyjemności od osób, no, nazwę to tak, będących głęboko w Matrixie i ciężko jest coś często dla nich zrobić, ale można jednak, bo na pewno zachęcam nie do starania się na siłę tłumaczeń intelektualnych. A przynajmniej nie od tego zaczynać, bo znaczy zależy od osoby, zależy na jakie argumenty ktoś jest gotowy, ale zdecydowanie o podejście takie, jakby to powiedzieć, indywidualne właśnie do każdego, czyli jeżeli widzicie, macie kogoś bliskiego, czy kogoś na kim wam zależy, czy tam znajomy, kolega, ktoś bliski z rodziny, czy tam dalszy, to jeżeli znacie jego preferencje, czyli da się jemu coś przetłumaczyć i on bierze pod uwagę konkretne argumenty, to takiemu dajcie. Jeżeli to jest osoba kierująca się bardziej emocjami, no to pokażcie na przykład na swoim przykładzie, bo tak jest najlepiej, że rozwinęliście się, że teraz czujecie się lepiej, że wasze zdrowie jest lepsze, że wy lepiej rozumiecie rzeczywistość, że dzięki temu na przykład rozwinęliście pewne umiejętności, działacie bardziej twórczo, pewna inspiracja dla bliskich ludzi. To często lepiej działa niż samo intelektualne tłumaczenie, aczkolwiek z tym jest oczywiście bardzo różnie, ja mówię. To trzeba dopasować przypadki. Natomiast, no, prawie że gwarantuję efekt negatywny w przypadku
próbę wciskania komuś czegoś po prostu na siłę. Tak, tu ktoś doprecyzował to pytanie. Chodzi o to, jak procentowo wygląda przełączenie. Jeżeli kiedyś ma się osiągnąć 100%, to jaka wartość jest na dzisiaj? Całkowicie indywidualna sprawa. To jest nie do policzenia i zupełnie nie można tutaj jakiegoś uniwersalnej liczby podać. Jedni się przełączyli dokładnie. W 100%, inni w 0, inni w 10, inni w 5, inni w 3 i tak dalej. No, bo to jest tak, że to przełączenie, to mówiliśmy też, to nie jest tak, że jak kreską od razu odciął. Różne osoby w danym momencie, kiedy jesteśmy w tym procesie, przepracowujemy to, więc tutaj ileś się przełączyliśmy tych treści, a ileś jeszcze nie. No i to tak no, ciężko postawić. No na pewno istnieje gdzieś ta granica symbolicznie, czyli że załadowane powiedzmy 100% wartości, czyli po prostu w pełni się przełączyliśmy na ten nowy zakres. To tak, to zapewne istnieje. No tu jest pytanie. Pewnie jakbym na nie nie odpowiedziała, to by były komentarze. Ale rzeczywiście może warto by na to wreszcie odpowiedzieć i wyjaśnić tą kontrowersję. Czy pani Rajska może dogłębnie wytłumaczyć, o co jej chodzi z tymi 5000 zwolenników? Tak, to jest zupełnie inny temat polityki kosmicznej. Tu nie chodzi o zwolenników, tylko tu chodzi o zdobycie odpowiedniej masy świadomości do tego, żeby móc rozmawiać z Federacją Galaktyczną. Kwestia jest tego, że jako ludzkość w tej chwili nie jesteśmy traktowani jako cywilizacja i na dobrą sprawę chyba jedyną siłą w tej chwili na planecie, która może być traktowana niestety jako oficjalna reprezentacja Ziemi, jest NWO. No i oczywiście skrzętnie z tego korzystają. No i zresztą tutaj swoją drogą, też musimy wyjaśnić, nie chodzi wcale o jakichkolwiek czy naszych wyznawców, czy naszych zwolenników, tylko osoby, które będą chciały, porównam może tak. My bardzo często, już wielokrotnie prowadziliśmy z Joanną tą tak zwaną manifestację mocy, czyli pokazanie swojej świadomości, pokazanie tego, że jesteśmy prawdziwymi ziemianami i chcemy decydować o tych losach. I właściwie to o to tutaj chodzi. O to, żeby było więcej takich ludzi, którzy swoją świadomością się decydują o to, że decydujemy się na to, jakie mają być losy Ziemi, a nie jesteśmy miotani jak żagiel na wietrze. Tu trzeba zrozumieć jedno kluczowe zagadnienie. To kontrowersyjne zagadnienie statusów kosmicznych. Nie będę teraz wchodziła w szczegóły tego. W każdym razie chodzi o to, że żeby można było rozmawiać z cywilizacją, to trzeba rozmawiać z jakimś przedstawicielem cywilizacji czy przedstawicielami cywilizacji. I taka instytucja jak Federacja Galaktyczna bądź wysoko zaawansowane cywilizacje, które tworzą również jakieś tam swoje koalicje, mogą rozmawiać tylko zgodnie ze statutami kosmicznymi. Czyli odpowiednia istota z odpowiednią istotą. Tutaj chodzi o poziomy świadomości, ponieważ z dużą różnicą poziomu świadomości nie da się dogadać, bo to są zupełnie inne sposoby myślenia i rozumienia przede wszystkim sytuacji. W związku z tym sytuacja nasza jest taka. Osoby, które rządzą światem, mają zbyt niski status kosmiczny, żeby ktokolwiek z kosmosu mógł z nimi w sposób wiążący rozmawiać. Chyba że ci kosmiczni bandyci to będą robić. Tak, no, ale tak. To... No i takie rozmowy się właśnie odbywają. Natomiast osoby, które mają status kosmiczny, taki, z którymi tamci obcy mogą rozmawiać, nie mają żadnego statusu na Ziemi, czyli nie mają żadnego poparcia ziemian oficjalnego. I chodzi o to, żeby
zdobyć poparcie Ziemian dla niektórych ludzi, żeby można było rozpocząć negocjacje, bo wygląda to tak, że inni decydują o naszym losie, a my nie mamy nic do powiedzenia. Więc tak, w naszym absolutnym interesie leży to, żeby rozmawiać z tymi, którzy decydują o nas. I ci, którzy deprecjonują tego rodzaju podejście, sytuacje, straszliwie szkodzą sami sobie i całej ludzkości. Natomiast te 5000 to nie jest 5000, tylko to jest zebranie odpowiedniej masy świadomości. Tutaj symbolicznie tak, było ubrane symbolicznie, w te 5000, bo to jest przy przeliczeniu na, powiedzmy, jakąś tam przeciętną jednostkę świadomości. Są osoby, które prezentują swoją świadomością ułamek tego, a są osoby, które będą robić w cudzysłowie za wiele. Tak, jeden może mieć świadomość równą 100 przeciętnym ludziom, a inny będzie miał świadomość równą połowie przeciętnego człowieka na przykład. Tak. Zresztą tutaj jeszcze chciałem dodać, bo tutaj było, zaraz ci dam, Joanna, tylko uzupełnię ten wątek, 5000, że wspomniane, no to dziwne, że tyle osób, prawda, się nie zebrało na ziemi i tak dalej. Ja nie wątpię, że świadomość, osób z tą świadomością, nazwijmy planetarną, na ziemi jest wystarczająca ilość w sumie w tej chwili, w sensie ogólnym. To jest pewne. Że tyle osób, na pewno ta suma świadomości w ogóle istnieje jak najbardziej. Natomiast szczerze mówiąc jest tak, że świadomość planetarna, żeby jeszcze funkcjonowała, to musi działać planetarnie. Mówiąc inaczej, my tak samo jak inni do nas i wszyscy, no, świadomość planetarna polegałaby na tym, że my z takimi ludźmi mamy chociażby kontakt. Jakikolwiek. Po prostu ci ludzie muszą dać poparcie, jak gdyby wysłać swojego człowieka na rozmowę. A niestety ci, którym dają poparcie, nie nadają się do tych rozmów. Nikt z Rady Galaktycznej nie będzie z nimi rozmawiał. W ogóle nie ma mowy. No tak się składa, że ja akurat mam wystarczający status kosmiczny na to, że z Radą Galaktyczną rozmawiam. Czy się to komuś podoba, czy nie. Także tak wygląda problem. Rozmowy już się miały rozpocząć, ale się nie rozpoczęły. Może to się stanie w ciągu najbliższych tygodni. Także tutaj jeszcze jeden taki wątek, że my się nie boimy absolutnie takich ciężkich pytań, bez problemu odpowiadamy na nie. Tylko inna sprawa, że tutaj przelatują pytania na czasie, nie zawsze nadążamy, nie zawsze są w temacie audycji. My nie zamierzamy potajemnie, bo jeżeli my mamy reprezentować w jakiś sposób my, bo wolałbym, żeby tych osób na planecie naprawdę było dużo przebudzonych, zresztą to grupa ludzi tak naprawdę powinna taki kontakt mieć. Albo w ogóle ludzkość jako taka, tak w ogóle to powinno wyglądać, że ludzkość jako taka, to my chcielibyśmy, żeby to ludzie tego byli w pełni świadomi. O to tu w sumie chodzi. Nie o jakieś potajemne dekrety. Tak jak właśnie to NWO wykonuje, że nagle tu nie wiadomo skąd, a tu ludzie znikają, bo szarakom albo jakimś innym sprzedali kilka tysięcy ludzi w zamian za jakąś technologię. Przedstawiciel ludzkości musi być przedstawicielem ludzkości, o którym ludzkość wie. I jest taka matematyka właśnie, że ten, kto jest przedstawicielem ludzkości, musi mieć poparcie odpowiedniej masy świadomości tej ludzkości. I wszystko na ten temat. No cóż, jeszcze chyba na jedno pytanie odpowiemy i będziemy kończyć, tak? Tak, powoli czas ten, ale spokojnie jeszcze zobaczymy, co tutaj się pojawi. Tutaj też to, jak oficjalnie was poprzeć. To... Nie chodzi o żadne listy, tak, ani tak dalej, tylko... Listy do Rady Galaktycznej. Chociaż jak ktoś chce, może oczywiście wystosować, nie ma problemu, ale raczej chodzi zwyczajnie o to poczucie. Nawet nie tyle, co nawet kierowanie, o tak, wyznaczam, nie, zupełnie nie kwestie
tego, tylko poczucie sensu w tym podejściu. Może tak bym to... No, ciężko mi to słowami nazwać w sumie. Nie wiem, Joanno, może ty potrafisz jakoś to sprecyzować lepiej na ten moment. Oni po prostu obserwują i potrafią, że tak powiem, wyłuskać powiązania świadomości. O, może tak. To da na... Jaka uwaga ilu ludzi, czy jakiej bazy świadomości skupia się na danej osobie. O tak, może by to było najwłaściwiej powiedziane. Czyli nie chodzi o wystosowanie jakiegoś oficjalnego pisma, tylko o skupienie uwagi. I to znaczy też nie jakieś specjalne skupienie. Tylko po prostu danie powiedzmy uwagi, no i tyle. Także tak to wygląda. I oni to sobie potrafią zauważyć, przeliczyć. Okej. To co, Janno? Chyba powoli kończymy na dzień dzisiejszy. Chyba, że jeszcze chciałaś coś tutaj... No nie, to już tak. Ja bym powoli kończył. Ja bym chciał tylko na koniec tutaj powiedzieć Państwu, żeby nie dać się wmanewrować w jakiejś mentalności strachu. Podejście takie, że tutaj groźby, zombienie czy coś, jakieś katastrofy i tak dalej. Oczywiście różne zjawiska i trzeba na to realnie patrzeć. Istnieją zagrożenia. Ja nie będę sprzedawać historyjek, bajeczek w postaci takiej, że na pewno wszystko będzie pięknie, na pewno wszystko będzie przyjemnie, bo różnie to może po prostu być. Natomiast jestem jak najbardziej za tym i proszę Państwa o to, aby każdy sobie sprawdził, zbadał swoje własne wartości i pomyślał, co może zrobić dla siebie, dla rzeczywistości, dla swoich bliskich, dla swojej rodziny. I zobaczycie, że jak poczujecie się właśnie tą iskrę w sobie, tą pewność w sobie, to ten strach, te lęki po prostu nie będą was dotyczyć. O to tu chodzi. Wtedy po prostu to, co my przekazujemy, co inni przekazywać będą, będzie tylko jakimiś informacjami, które będziecie mogli skutecznie wykorzystać w rzeczywistości. I oto tu, no taki jest w sumie cel. Pomyślcie sobie Państwo, że kończy się nareszcie ten straszny świat, a zacznie się złota era ludzkości, dawno zapowiadana. Ale do tej złotej ery my musimy sami doprowadzić i sami zbudować sobie przyszły świat. Nikt za nas tego nie zrobi i nikt nie powinien za nas tego robić. Może niektórzy by chcieli to zrobić po swojemu, ale właśnie my nie powinniśmy do tego dopuścić. Mamy być przecież odrębną cywilizacją, chcemy być swoją własną cywilizacją, więc twórzmy tą cywilizację, my twórzmy. I zachęcamy do kreowania, zachęcamy do myślenia, zachęcamy do bycia w mocy. Także wydaje mi się z tym bardzo pozytywnym, z tą pozytywną myślą zostawiamy Państwa do następnej środy. Dobranoc, dziękujemy za uwagę.